Prace mogą się rozpocząć lada chwila, bo i potrzeba utworzenia takiej placówki jest bardzo pilna, podkreśla starosta śradzki Mariusz Bądzior. Potrzeby są bardzo duże, dlatego że na dzień dzisiejszy mamy dzieci, które już są poza powiatem śradzkim, a są z terenu naszego powiatu. Mamy również w rodzinach zastępczych już naprawdę przepełnione są rodziny zastępcze. Również mamy nadmiar dzieci w domu dziecka, więc budowa domu dziecka jest bardzo potrzebna i wręcz powiedziałbym konieczna. My nawet będziemy chcieli, żeby uruchomić nawet drugi dom dziecka ze względu na to, że tych dzieci, które potrzebują opieki, jest coraz więcej. Budynek będzie nowoczesny, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Będzie 7 pokoi dwuosobowych, będzie stołówka, będzie świetlica. Cały budynek będzie, że tak powiem, ogrzewany pompami ciepła, więc wszystkie nowe technologie, które są na rynku dostępne, będą tam zastosowane. Jest to też troszeczkę w parku, no bo wiadomo, że to jest za domem pomocy społecznej, została wydzielona działka. Troszkę w polach, w parku, więc te dzieci będą miały dosyć dobre warunki. Umowa na budowę placówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem podpisali starosta śradzki Mariusz Bądzior, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Tomisławicach Agata Janiak oraz wykonawca Piotr Haraszkiewicz z firmy EcoBud. Zakończenie zaplanowane jest na 4 kwartał tego roku. Inwestycja dofinansowana jest w 80% kosztów kwalifikowanych z budżetu państwa.